Sonia, bardzo miło mi Ciebie gościć. Cieszę się, że zdecydowałaś się opowiedzieć o swojej organizacji Kino w Trampkach. Czym jest Kino w Trampkach? Będę wdzięczny za krótką opowieść, wprowadzenie nas do tematu, bo zapewne myślę, że niewiele młodych osób może kojarzyć tę inicjatywę, chyba że się mylę. Mamy nadzieję, że jednak nas kojarzą, głównie w Warszawie i w Gdańsku, bo to tutaj tak naprawdę się odbywamy co roku. Kino w Trampkach to jest międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży, który tworzymy razem z młodymi i dla młodych. Odbywamy się, tak jak wspomniałam, co roku w Warszawie i w Gdańsku. W Warszawie gramy na Dzień Dziecka, natomiast w Gdańsku jest taka idea, że jesteśmy tam na Mikołajki. Oczywiście dwa ostatnie lata pandemii troszeczkę nas zmusiły, jak w ogóle całą branżę filmową, do trochę przeformułowania naszego festiwalu, więc odbywaliśmy się online, natomiast od przyszłego roku mamy wielką nadzieję, że wracamy do sal kinowych już w naszej takiej klasycznej wersji stacjonarnej i pewnie z dodatkowymi pokazami online, które tutaj od tych dwóch lat są już możliwe. I tak jak wspomniałam, Kino w Trampkach robimy dla młodych osób, ale właśnie też z młodymi osobami, ponieważ angażujemy corocznie dzieci i młodzież w powstanie festiwalu, w bycie wolontariuszem. W ramach wolontariatu tak naprawdę mogą się dzieci zaangażować we wszystkie tak naprawdę gałęzie festiwalu, na które mają tylko ochotę. Jest to obsługa kinowa, ale też na przykład takie mniejsze projekty wewnątrz wolontariatu, jak bycie jurorem konkursu młodzieżowego lub dziecięcego, zaangażowanie się w telewizję festiwalową bądź w młodzieżową grupę programową, która pracuje razem z naszymi programerami tak naprawdę na pół roku przed festiwalem i razem z nimi tworzy program dla młodzieży, która potem jest oceniana przez na przykład skład jurorski młodzieżowy. Więc tak naprawdę tak, wszystkie, cały ten wolontariat jest budowany wokół tej inicjatywy Kino w Trampkach, którą organizujemy corocznie. To jest tak, że wolontariusze zgłaszają się bardziej indywidualnie, czy też mogą do Was dołączyć na przykład szkolne koła wolontariaty? Bo dodam też, że w programie właśnie tutaj Warszawscy Ochotnicy, tym komponencie, którym zajmuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest taki wątek dotyczący właśnie, że szkolne koła wolontariaty aktywizują się, angażują wolontariuszy i wolontariuszki ze szkoły. I czy taka forma jest na przykład, że szkolne koło wolontariatu zgłasza się do Was na przykład z chęcią wsparcia Was, czy jednak nastawiacie się na wolontariat indywidualny, taki indywidualne angażowanie się wolontariuszy w Wasze działania? To tak naprawdę realizujemy te działania dwutorowo i można odpowiedzieć i tak, i tak. To znaczy mamy rekrutację dla wolontariuszy indywidualnych. Taka największa rekrutacja jest na około 2 miesiące przed głównym wydarzeniem festiwalowym, gdzie rekrutujemy dzieci i młodzież do takiej klasycznej obsługi kinowej, gdzie mogą sprawdzić bilety, zapowiedzieć filmy, zarządzić stoiskiem festiwalowym, wydawać akredytację. To wszystko wtedy właśnie oddajemy w ich ręce. Troszkę też wcześniej przed projektem mamy rekrutację do tych grup młodzieżowych, dziecięcych i młodzieżowych, które sobie pracują nad oglądaniem filmów już z koordynatorami. Natomiast w młodzieżowej grupie programowej, która ogląda te filmy, tutaj od 4 już lat współpracujemy stricte z organizowanymi grupami szkolnymi i oddajemy to trochę właśnie w takie szkolne koła z nauczycielem, który deklaruje się do chęci współpracy z nami, z tą młodzieżą. Jest to dla nas o tyle istotne, że to jest po prostu już zgrana grupa, która też się zna i po prostu łatwiej wtedy im pracować nad pewnymi procesami i jak najbardziej to jest rejestracja otwarta, my po prostu szukamy tych osób, tych nauczycieli chętnych podjąć taką współpracę wśród naszych kontaktów szkolnych, bo mamy już taką po prostu wieloletnią bazę i zastanawiamy się tak naprawdę teraz, czy nie zrobić tego też z naszą młodzieżową telewizją festiwalową, to też jakby te dzieci i młodzież wyłapujemy z tych wolontariuszy ogólnych, gdzie się zgłaszają
Te zgłoszenia polegają na, w ten sposób, że wypełniają formularz i wpisują tam też swoje zainteresowania. I na podstawie tych zainteresowań my oczywiście dysponujemy między innymi zadania, w których po prostu będą czuli się dobrze. Jeżeli ktoś ma zacięcie takie dziennikarsko-PR-owe, widzimy, że chcieliby nas trochę wesprzeć w takich innych działaniach niż stricte obsługa kinowa, to my też chętnie wyciągamy taką młodzież i angażujemy je w jakieś powstawanie krótkich form, typu recenzja filmowa, nagrywanie krótkich filmików na social media, no bo młodzież czuje się w tym wspaniale, przecież to jest ich środowisko też. Czy na przykład zapowiadają filmy przed salą kinową z naszymi gośćmi, więc tutaj nie każdy ma taką odwagę i chęć, ale jeżeli widzimy coś takiego, to jak najbardziej angażujemy je w te działania. Mamy też koordynatora młodzieżowej telewizji festiwalowej, który spina te około PR-owo-dziennikarskie zadania, ale właśnie też zastanawiamy się, czy taka forma oddania tego właśnie w jakąś taką zorganizowaną grupę szkolną nie byłoby korzyścią też po prostu dla tych dzieci, bo może oni po prostu lepiej by się czuli wtedy w swoim środowisku, znając się. No to jest taka przestrzeń, na którą właśnie teraz intensywnie myślimy, jako że jesteśmy pół roku przed festiwalem, to będą podejmowane te decyzje, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś byłby chętny, to zapraszamy nieustająco do kontaktu. I też w ogóle widzę tutaj mnogość możliwości, jak gdyby jedna inicjatywa, a tyle możliwości zaangażowania się. I w ogóle bardzo mi się podobał ten pomysł z młodzieżową telewizją festiwalową, bo wiem, że w wolontariacie i w szkolnych kołach wolontariatu są grupy, albo czasem są sekcje, które zajmują się taką sekcję PR, może też PR-owe, to brzmi dumnie, ale takie bardziej reklamowe, promocyjne. I myślę, że też dla młodych osób, które tym obszarem się zajmują, to może być super też wsparcie i możliwość uczenia się pod okiem profesjonalistów, tym bardziej, jak faktycznie odpowiadacie, że przecież spotkanie z gwiazdami, reżyserami, więc jak gdyby to jest też, myślę, że super przestrzeń i myślę, że tutaj wolontariusze powinni też aktywnie po prostu się włączać w ten pomysł, bo naprawdę myślę, że warto. Tak, no tak naprawdę jedyne, czego potrzebują, to chęci i energia, bo reszta wychodzi tak naprawdę w praniu, nie trzeba mieć tutaj żadnych kompetencji i jedynie właśnie tą chęć, żeby coś napisać, gdzieś wystąpić, wziąć ten mikrofon do ręki i zacząć działać. I tak naprawdę my sami odkryliśmy, że po prostu im to sprawia wielką radość, bo wśród tych osób, które mieliśmy w kinie, ta młodzież po prostu w pewnym momencie sama zaczęła do nas podchodzić i mówić: hej, czy mogę zapowiedzieć film? Albo słuchajcie, super byłoby, gdybyśmy na przykład odczytali plebiscyt publiczności tak i tak, czy możemy wyjść przed scenę na gali zamknięcia i zrobić jakiś wykon, więc no po prostu dla nas to też jest informacja zwrotna, że gdzieś tam energia po prostu działa festiwalu i oni po prostu też wracają do nas z jakąś informacją zwrotną i dają temu po prostu siebie, swoje pomysły. Dlatego my mówimy, że robimy festiwal z młodymi dla młodych, bo tak rzeczywiście jest i to nas cieszy. Tak, właśnie też powiedziałaś o kompetencjach, że faktycznie ważna jest ta energia i chęć do działania, ale czy może jeszcze macie jakieś takie oczekiwane, nie wiem, kompetencje albo umiejętności, które powinien posiadać wolontariusz, wolontariuszka, których zaangażujecie do siebie, do działania? Nie, tak naprawdę nie mamy też wyznaczonych żadnych takich stricte ścieżek czy kompetencji, które musi posiadać taki wolontariusz, bo tak jak powiedziałam, no to są często dzieci i młodzież od 13 roku życia, więc tak naprawdę jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko na wolontariat i to dziecko nie będzie miało w sobie chęci, a na przykład ma super umiejętności i kompetencje, no to też nic z tego nie wyjdzie, tak? No bo bez tych chęci nie zaczniemy działania. Wydaje mi się, że te kompetencje, te umiejętności też mogą nabyć w trakcie festiwalu, ponieważ jest to proces kilkumiesięczny czasem, poprzedzony różnymi spotkaniami i warsztatami w ogóle przed rozpoczęciem festiwalu, więc tak naprawdę my tego nie sprawdzamy w żaden taki sposób, poza tymi ankietami. My po prostu czytamy te ankiety i wierzymy na słowo tym dzieciom, które po prostu chcą działać, zgłaszają się, przychodzą na te spotkania. My po prostu słuchamy ich w trakcie i dużo rzeczy jakby
wychodzi w trakcie. My tutaj po prostu reagujemy na ich zdanie, na ich zaangażowanie, pozostajemy w kontakcie po prostu z koordynatorami, mamy informację zwrotną i w ten sposób staramy się działać. Działamy tak trochę turkusowo, po prostu reagując na bieżące wydarzenia, więc wydaje mi się, że takie regulacje, że dany wolontariusz w tym dziale do rekrutacji musi zrobić to, to, to i to, no po prostu nie chcemy być w takim modelu właśnie sprawdzającym, raczej po prostu w drugą stronę. Jeżeli widzimy po prostu jakąś chęć, energię, działanie, potencjał w danym wolontariuszu czy wolontariuszce, no to po prostu bierzemy co on ma chęć ofiarować i z tym po prostu działamy. To musi zawsze od nich wyjść, żeby faktycznie sprawdziło się na 100, a nawet 200%. To w ogóle też brzmi bardzo też ciekawy, tym bardziej ten model turkusowego zarządzania, takiego bardziej włączającego, partycypacyjnego, o którym mówisz. Ale nasunęło mi się też dwa pytania. Po pierwsze, w jakim wieku tak najlepiej jakiś wolontariusz, wolontariuszka, który chciałby z wami współpracować? A drugie pytanie dotyczy ankiety, bo wspominałeś, że ankiety, rozumiem, że jest ankieta jako też taki formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na waszej stronie internetowej? Tak, dokładnie. My jakieś 2-3 miesiące przed datą festiwalu uruchamiamy formularz zgłoszeniowy, tak jak to nazwali, żeby zebrać wszystkie dane wolontariusza czy wolontariuszki i tam też jest miejsce na wpisanie swoich zainteresowań, jakichś zachwytów filmowych, propozycji też filmowych, czy jakichś ewentualnie proponowanych działań w obszarze, których dany wolontariusz czy wolontariuszka by się dobrze czuł. My te ankiety po prostu weryfikujemy, odzywamy się do wszystkich wolontariuszy. Raczej nie zdarzyło się, żeby ktoś na etapie formularza zgłoszeniowego nie został przyjęty. Nie, nie, nie. Tutaj zapraszamy wszystkie osoby chętne na spotkania. Tak naprawdę mamy właśnie kilka spotkań, więc może być też tak, że jak ktoś się po prostu wypadną mu inne rzeczy albo nie poczuje się dobrze w tym środowisku, no to też jest jego decyzja, żeby po drodze gdzieś tam zrezygnować, bo zwykle oczywiście tych zgłoszeń jest dużo więcej niż faktycznie później osób, które decydują się na podjęcie takiego wolontariatu, ale myślę, że to jest naturalne, że po prostu zgłaszamy się do różnych inicjatyw i rzeczy, a potem życie weryfikuje, że mamy troszeczkę mniej czasu. Nasz festiwal też jest od kilku lat na Dzień Dziecka w Warszawie, więc to też się zbiega trochę z zakończeniem roku szkolnego, co jest, oczywiście ma i swoje plusy i minusy, no to już zależy jak kto ma kalendarz i jak też szkoła do tego podchodzi, czy właśnie wypuszcza, czy raczej właśnie dzieci siedzą w szkole, no to już tutaj oddajemy im tą decyzyjność. Przepraszam, bo zapomniałam pierwsze pytanie, pamiętam. Dotyczyło wieku wolontariuszy, czy też jakiś taki wiek, nie wiem, minimalny wiek, który wolontariusz, wolontariuszka powinien mieć? Tak oficjalnie w formularzu mamy podany wiek 13-19 lat jako taki wolontariat, nazywamy to wolontariatem młodzieżowym, natomiast zdarzają się i młodsze i starsze osoby. Jeżeli chodzi o starsze osoby, to muszę przyznać, że bardzo często to są w ogóle osoby, które co roku zgłaszały się na wolontariat i często na przykład trafiają na, mamy takie feedbacky, że trafiają na studia filmoznawcze albo związane z kulturą, audiowizualnością i po prostu co roku chcą nas wspierać w tym, więc to jest w ogóle super feedback, że nasi wolontariusze, których mamy co roku, nie wiem, około 100 osób, gdzieś tam rozwijają dalej te swoje zainteresowania i u nas mogli stawiać pierwsze filmowe kroki. Natomiast jeżeli chodzi o tą dolną granicę, to jak najbardziej mogą się zgłaszać takie osoby, wtedy jesteśmy w kontakcie też z rodzicami oczywiście i indywidualnie rozmawiamy o tym, jak taki wolontariat mógłby wyglądać, co mogłoby się zaangażować w takie osoby. Jeżeli chodzi tutaj o jurorów, nasze grupy jurorskie, to mamy dziecięcą grupę jurorów, która jest od 11 roku życia, to jest trochę oddzielny formularz zgłoszeniowy. I jak najbardziej te osoby, które po prostu mają takie zacięcie filmowe do oglądania, do oceniania, do rozmowy, do wymiany poglądów pod okiem naszego edukatora, koordynatora, to jak najbardziej mogą się tu zgłaszać. Natomiast jeżeli zgłaszają się właśnie stricte na taką obsługę kinową, dystrybucję materiałów, działanie z daniem mniej w kinie, no to po prostu po takich rozmowach znajdujemy tutaj jakieś zajęcie, bo może się taka osoba okazać bardzo otwarta i skora do działania i nie zraża ich
Czasem mogłoby się wydawać, że ta różnica wieku 13-19 lat razem na zmianie nie do końca zaś się, że tak powiem kolokwialnie, ale przez to, że to jest po prostu duża grupa osób, to zawsze znajdują sobie nasi wolontariusze kompanów i śmiejemy się, że w czasie festiwalu, bo to też są pierwsze dni lata i śmiejemy się, że robimy trochę takie kolonie w kinie, że ci wolontariusze mają rozpisane swoje 2-3 godzinne zmiany, po nie wiem, 5-6 osób, a często jest tak, że zostają z nami do końca dnia i nagle tych osób na stoisku jest 20 albo 30 i jest taki po prostu miły harmider i jak rodziny z dziećmi czy szkoły przychodzą właśnie do kina, to jakby widzą też po prostu tutaj naszą młodzież zaangażowaną, grającą w gry w tym kinie, w przestrzeni kinowej, więc to też tak działa chyba obustronnie po prostu i daje energię naszym widzom, bo po prostu widzowie też widzą, że to po prostu jest fajne miejsce z taką energią i często po prostu ci mali widzowie, którzy przychodzą z rodzicami w kolejnych latach zgłaszają się na wolontariat, bo widzieli, że właśnie taka grupa się działa i robiła takie ciekawe rzeczy w tym kinie, rozdawała jakieś naklejki, nagrody, zapowiadała te filmy, trzymała mikrofon i oni też by chcieli spróbować, bo to taka pierwsza przestrzeń trochę takiego eksperymentu, doświadczenia różnych rzeczy. To w ogóle też byś mi bardzo też powiedziałaś o licznych korzyściach, po pierwsze, bo miałem zapytać się o sukcesy wolontariuszy, ale już też odpowiedziałeś na to pytanie faktycznie, że są osoby, które potem kończą studia filmowe i to jest taka, myślę, że współpraca z wami to jest taka doskonała przestrzeń do tego poznawania tych tajników i filmu, ale też jak widzę taką możliwość i nawiązywania relacji i kontaktów i też uczenia się odpowiedzialności za różne zadania, bo tam faktycznie mówię o naklejkach, nagrodach, o tych kontaktach z osobami, które się nawiązuje, to myślę, że idealna przestrzeń po prostu do takiego do rozwoju u was właśnie przy tej inicjatywie, przy faktycznie współpracy z wami. Więc jak gdyby to mi się też gdyby bardzo podoba, myślę, że jak gdyby liczni wolontariusze i wolontariuszki będą do was się zgłaszać, więc także życzę wam tego. Ale jeszcze mam pytanie właśnie o motywację, bo też faktycznie o tym też trochę powiedziałaś. Czy macie też takie sposoby, jak też motywujecie wolontariuszy? Bo też wspomniałaś, jak dobrze pamiętam, o takim okresie przygotowawczym, że jest to szkolenie. Czy w trakcie na przykład macie komuś, nie wiem, spada chęć, bo są różne sytuacje faktycznie, jest ta końcówka roku szkolnego, ale też faktycznie różne sytuacje osobiste i też różne aktywności, które młodzi ludzie podejmują, to może macie jakieś po prostu takie wskazówki, tipy, jak na przykład robicie, jak motywujecie wolontariuszy do działania, na przykład z którymi współpracujecie? To może zacznę od tego, że w tym momencie dużą korzyścią jest to, że już działamy od 10 lat i jak wspomniałam też, że ci wolontariusze do nas wracają i dużą korzyścią jest taka, że oni wzajemnie też jakby wymieniają swoje zdania, wzajemnie się motywują, bo usłyszeć od rówieśnika, że coś się dzieje takiego, w którym fajnie wziąć udział, a już od starszej osoby, która ci to mówi trochę jak na wykładzie, niesie ze sobą po prostu inny komunikat. Wydaje mi się, że bazujemy w trakcie festiwalu na takiej motywacji trochę wewnętrznej wolontariuszy, to znaczy ważny jest ten pierwszy, drugi dzień, żeby zobaczyć w ogóle jak po prostu to wydarzenie działa, jak ono jest robione, organizowane, jak rzeczy wzajemnie zależą od siebie, bo na przykład jeżeli widać, że wolontariusz czuje się odpowiedzialny za zadanie, jeżeli wykona powiedzmy pierwsze zadanie, tak? Czyli jeżeli on zapomni rozdać kuponów oceniających przed filmem, to film nie zostanie oceniony i potem są tego duże konsekwencje, więc wydaje mi się, że po prostu małe zadania niosą ze sobą po prostu duże jakieś, nie wiem, efekty, które oni faktycznie mogą zobaczyć i wydaje mi się, że ta motywacja przede wszystkim wewnętrzna i wzajemna jest chyba tutaj jakaś najważniejsza, no bo oczywiście my jako organizacja robimy szkolenia, przygotowujemy ich do tego na warsztatach z edukatorami, natomiast mamy poczucie, że jednak bycie z tymi rówieśnikami i zobaczenie tego faktycznie na żywo niesie ze sobą trochę więcej, nazwałabym to, tej motywacji, tak mi się wydaje. To bardzo też ciekawie. A czy może macie jakieś motto albo hasło, które przyświeca w ogóle wam albo przy organizacji festiwalu i w ogóle całego projektu, czy też jak gdyby we współpracy z wolontariuszami?
No chyba przede wszystkim te kolonie miejskie, kolonie przedwakacyjne, to jest takie nasze zawsze hasło, że organizujemy coś takiego w kinie na wolontariacie, ale no, to zabrzmi trochę tak, naszym mottem jest oczywiście ta wolność i ta dobrowolność w wykonywaniu tych zadań i chyba wokół tego w ogóle chcemy jakoś tak budować w ogóle i rozwijać i nasz wolontariat młodzieżowy, ale w ogóle naszą inicjatywę, jaką jest Kino w Trampkach i być może nasze przyszłe inicjatywy. A czy jest coś, o co nie dopytałem, a co jest tak z Twojej perspektywy kluczowe, aby wiedzieli o tym Wasi przyszli wolontariusze i wolontariuszki? To może ja dodam jeszcze coś takiego o strukturze w ogóle naszego wolontariatu. To znaczy, my już mamy te 10 lat, będziemy świętować teraz 10 urodziny i ten wolontariat już jest jakoś rozwinięty. Natomiast chyba ważne jest to, że w ogóle jak zaczynaliśmy z festiwalem, to tak naprawdę te osoby, które były z zewnątrz fundacji i my zapraszaliśmy ich do projektu, by razem z nami rozwijali młodzieżowy wolontariat, to były już osoby z doświadczeniem, które wcześniej pracowały w innych organizacjach i po prostu mając już to doświadczenie, my się wspólnie razem z nimi uczyliśmy, jak do tego podchodzić. To był trochę proces, to nie było tak, że wymyśliliśmy festiwal i wymyśliliśmy, jak robić ten wolontariat, żeby efekt był taki, jaki jest, no tylko to było kilka lat pracy, żeby faktycznie zobaczyć i nauczyć się, jak młodzież reaguje na nas, jak reaguje na bycie w kinie, jakie formy zajęć, warsztatów, spotkań odpowiadają im przed. Ważne jest też to, że po zakończeniu projektu my też się z nimi spotykamy na pewną ewaluację. Oczywiście przed pandemią spotykaliśmy się gdzieś w kawiarniach na takim nieformalnym poczęstunku, wymienialiśmy się jakimiś zdaniami, oni też otrzymywali od nas jakieś, nie wiem, w podziękowaniu książki, które pozyskujemy też od naszych partnerów. No w pandemii oczywiście ten wolontariat był troszeczkę zawieszony, no bo nie mieliśmy stricte obsługi kinowej, byliśmy w online, natomiast zachowaliśmy taką naszą grupę programową, telewizję, składy jurorskie, więc tutaj to działało. Natomiast tak, no wracamy do kina od przyszłego roku i mamy nadzieję wrócić do tej takiej naszej już wypracowanej struktury i właśnie tak, chciałam się tylko podzielić, że to jest doświadczenie po prostu wielu, wielu osób, które gdzieś tam wniosły po prostu swój element do taką cegiełkę do fundacji i to dlatego mamy to doświadczenie i wiemy po prostu, co robić i jak robić, żeby po prostu zgromadzić tych i naszych widzów i wolontariuszy razem w kinie, tak? Bo budujemy to wszystko wokół filmu, zaczęło się od miłości do filmu i dalej powstawały wokół tego inicjatywy, takie właśnie jak Młodzieżowy Wolontariat, a on jest po prostu dużą częścią naszego projektu. Tak jak mówię, mamy corocznie jakieś około 100-150 nawet osób w tej wersji stacjonarnej i chcielibyśmy to coraz bardziej rozwijać oczywiście i zapraszać coraz więcej osób do organizacji. Znaczy to brzmi bardzo ciekawe, więc jak to chyba żałuję, że nie miałam tego wieku 13-19 lat, żebyśmy też włączyć w te działania i też w ogóle traktuję to jako taką super przestrzeń edukacyjną, jakby też to, że faktycznie traktujecie młodych ludzi jako też partnerów waszych działań, to jest myślę duża przestrzeń i też myślę, że ważne dla młodych osób. To, że osoby właśnie wieku właśnie od i 13-19, nawet młodsze mogą się angażować, ta otwartość na tę współpracę, to są i też ta tematyka filmu, możliwość zaangażowania się w różne działania, to jest jak gdyby super przestrzeń i też edukacyjna, i też rozwojowa dla młodzieży, ale też na zbudowywanie kontaktu, bo grupa 100 osób to faktycznie 100 osób, 100 takich właśnie kreatywnych, twórczych osób, które chcą faktycznie coś zrobić dobrego dla innych. Myślę, że to jest jak gdyby super przestrzeń. Mam nadzieję, że też się będą się aktywnie zgłaszać tutaj do Was i szkolne koła wolontariatu, i wolontariusze, wolontariuszki, młodzi ludzie, dla których ważna jest ta tematyka. Oczywiście więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kina w Trampkach. Tak, jak najbardziej w zakładce aktualności publikujemy
różne rzeczy, nad którymi pracujemy i tam się będą pojawiać informacje o naborach, no i oczywiście w naszych social mediach też można po prostu aktywnie szukać informacji, a w razie W oczywiście można cały czas do nas pisać i my jesteśmy dostępni, odpowiadamy na wasze maile, także gdyby ktoś miał po prostu jakiś pomysł, swoją energię i swój projekt, który chciałby z nami realizować, to super, no jesteśmy w stanie pochylić się tak naprawdę nad każdym pomysłem i śmiało, tak, no jesteśmy chętni tutaj, żeby po prostu rozmawiać. Mam nadzieję, że te linki wyskoczyły już albo teraz, albo później faktycznie do social mediów i do strony internetowej Kina w Trampkach. Sonia, ja bardzo ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za to, że podzieliłaś się inicjatywą i też zaprosiłaś przyszłych wolontariuszy, wolontariuszki do aktywności, do współpracy z wami. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za twój czas, dziękuję za opowieść. Brzmi to bardzo ciekawe i mam nadzieję, jak się spotkamy następnym razem, to że przy kolejnym festiwalu będą faktycznie tu mnie i ta grupa może wolontariuszy się jeszcze powiększy o kolejną dziesiątkę, a może i nawet setkę w kolejnych latach. Super, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam do kina oczywiście.